Siemanko, witajcie w naszej serii o 100 najbardziej odjechanych noclegowniach na świecie. Dzisiaj zabieram Was w podróż po kolejnych 10 miejscach, które, nie oszukujmy się, normalne nie są. Bo kto normalny chciałby spać w rurze kanalizacyjnej? Albo w samolocie w środku dżungli? No właśnie, może po obejrzeniu tego odcinka zmienicie zdanie. No to jazda! Wyobraźcie sobie taką akcję. Budzicie się rano, a tu nad Wami dach Cadillaca. To V8 hotel w Niemczech, gdzie pokoje to garaże marzeń. Każdy pokój to hołd złożony innej marce. Możecie spać w Volkswagenie Ogórku, Corvette, a nawet w autobusie. Komfort na maksa, żadnego spania na siedzeniach. Kapadocia Cave Suites. W Turcji to miejsce, gdzie przeniesiecie się w czasie. Te jaskinie pamiętają czasy Mieszka Pieli. Wykute w wulkanicznej skale apartamenty oferują niesamowity klimat i widoki. A komu zimno, polecam turecką herbatę na tarasie z widokiem na dolinę. Bajka. Austria, kraj pięknych krajobrazów i Wiener Schnitzel noclegu w rurze kanalizacyjnej? Spokojnie, bez spiny. Das Park Hotel to miejsce, gdzie rury zamieniają się w przytulne pokoje hotelowe. Mówię Wam, to wcale nie jest takie złe, jak się wydaje. Rozdział 4. The Caves, Jamajka, jaskiniowy luksus. Słońce, plaża, szum morza i... jaskinie? Tak, dobrze słyszycie. The Caves na Jamajce to hotel zbudowany na klifach, z pokojami w jaskiniach. Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano, wychodzicie na taras, a tam... Morze Karaibskie rozpościera się przed Wami jak na dłoni. Romantycznie, co nie? Tylko pamiętajcie o kremie z filtrem. Rozdział 5. Costa Verde, Kostaryka. Z lotniska prosto do dżungli. Kto z Was marzył o tym, żeby zamieszkać w samolocie? Nie? No to teraz macie okazję. Costa Verde oferuje nocleg w przerobionym Boeingu 727, który stoi na palach w dżungli. I nie myślcie, że to jakiś stary grat. W środku znajdziecie luksusowe wnętrza, jacuzzi, a nawet taras z widokiem na ocean. Prawdziwy raj dla miłośników przygód. Rozdział 6. Muzeum Hotel Turcja. Nocleg w historii. Muzeum Hotel w Turcji to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. Ten hotel to muzeum, w którym możecie spędzić noc. Pokoje urządzone są w historycznym stylu, pełne prawdziwych artefaktów. Śpicie w łóżku, a nad Wami fresk sprzed 1000 lat. Niezapomniane przeżycie. Bubble Lodge na Mauritiusie to gratka dla romantyków i miłośników natury. Śpicie w przezroczystej bańce na plaży, otoczeni tropikalną roślinnością. Nad Wami rozgwieżdżone niebo, a szum fal koi do snu. Drink z palemką? Obsługa przyniesie. Rozdział 8. Nishiyama Onsen Keyunkan. Japonia, kąpiel w tradycji. Nishiyama Onsen Keyunkan w Japonii to najstarszy działający hotel na świecie. Prowadzony przez jedną rodzinę od ponad 1300 lat. Miejsce, gdzie czas płynie wolniej, a goście doświadczają tradycyjnej japońskiej gościnności. Atrakcja numer 1? Gorące źródła. A jakże? Rozdział 9. Crazy Bear Beaconsfield. Anglia. Ekstrawagancja w czystej postaci. Crazy Bear Beaconsfield w Anglii to miejsce dla tych, którzy lubią się wyróżniać. Ten luksusowy hotel to festiwal ekstrawagancji. Pokoje urządzone są w wyjątkowym stylu, pełne niespodzianek. Atrakcja numer 1? Restauracja z kuchnią molekularną. Viceroy Bali, Indonezja. Luksus z widokiem na wulkan. Viceroy Bali to miejsce, gdzie luksus spotyka się z naturą. Hotel położony jest na skraju wąwozu, z widokiem na wulkan. Do dyspozycji gości są prywatne baseny, wille z widokiem na dżunglę i restauracje serwujące dania kuchni indonezyjskiej. No i to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta podróż po nietypowych noclegowniach. Dajcie znać w komentarzach, które z nich najbardziej przypadły Wam do gustu.
i nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych przygód. Do zobaczenia.